Witajcie uczniowie, zapraszam was na kolejną lekcję wideo ze mną. Próbowałem was tam dojrzeć, bo mam specjalną lunetę do podglądania przez telefon, przez komputer. Kilka osób tam widzę, także całkiem nieźle. Słuchajcie, a tak na poważnie, dzisiaj do lekcji będzie nam potrzebny trochę śmieszny przedmiot zwany papierem toaletowym. Wystarczy jedna rolka i zobaczycie, że z pomocą rolki papieru toaletowego można wykonać fajne ćwiczenia i się nawet zmęczyć. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Będzie trochę śmiesznie. Będzie dużo ćwiczeń równoważnych. Dzisiaj takim głównym tematem będzie równowaga. Będziemy się też wzmacniać, ale głównie popracujemy nad równowagą, która jest bardzo ważna dla nas. Także zatrzymujcie filmik, lećcie szybko po rolkę papieru toaletowego. Mam nadzieję, że wszyscy taką w domu macie. Jak nie, to zapraszam do szkoły, wypożyczę wam. Dobra. Żartowałem. Zaczynam rozgrzewkę. Rozgrzewkę też sobie możemy wykonać z pomocą papieru toaletowego. Za chwilę zobaczycie, w jaki sposób to zrobimy. Słuchajcie, pierwsze ćwiczenie. Trzymamy sobie papier i przekładamy go z ręki do ręki, wykonując odrzuty ramion do tyłu. Jedną stronę, hop, hop, hop. Z jednej ręki do ręki przekładam sobie papier. Mam nadzieję, że widać dobrze. Hop. Teraz trzymam papier obrączki i robię skręt w jedną stronę i drugą. Tak? Wychodzę troszeczkę z dołu i mocno, mocnym ruchem, takim zamachowym, wykonuję skręt w głowie. Ciach. Trzymając papier obrącz, wykonuję teraz odrzuty ramion w górę. Mocno, hop, odrzucam ręce w górę i w tył. Kilka razy, hop, 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 hop. I to samo robimy, ale po skosie, na jedną stronę i na drugą. Inne ćwiczenie niż te skręty tułowia, bo tu nie skręcam, tylko pracują moje ramiona. Świetnie. Teraz słuchajcie, trzymamy sobie papier, wykonujemy przysiad i uniesienie papieru nad głowę. 10 takich przysiadów. Jeden, po boki. Hop. Dwa, hop. Trzy, hop. Cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Świetnie. Teraz spróbujemy sobie zrobić pajacyki z papierem. Można chwycić go w ten sposób. Teraz nogi będę rozszerzał i wykonywał ze skok, tak jak przy zwykłych pajacykach, a ręki będą się unosiły. Ręce będą się unosiły w górę i w dół. Zobaczcie, 10 razy. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Świetnie. Teraz kładziemy sobie papier na głowę. I słuchajcie, papier stoi sobie przed nami. Stawiam jedną nogę na tym papierze, ale nie obciążam go. Wykonuję przeskok i drugą nogę stawiam. Hop, 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 hop. I starczy, jeśli chodzi o ćwiczenie. Teraz sobie popracujemy trochę nad koordynacją. Trzymam papier w jednej ręce, podrzucam i łapię w dwie. Podrzucam, łapię w dwie. Podobne ćwiczenie robiliśmy ostatnio, hop, z kulką papieru zwiniętą. Wtedy kulka była troszkę mniejsza, może było trochę trudno. Teraz podrzucamy, klaśnięcie. Klaśnięcie. Trochę wyżej, klaśnięcie za plecami. Zobaczcie. O! Każdy próbuje kilka razy. Hop. A teraz próbuję podrzucić i klasnąć pod nogą. Mam nadzieję, że wam się też udało. I myślę, że ostatnie ćwiczenie takie rozgrzewkowe. Przekładamy sobie papier raz pod jedną nogą, raz pod drugą, z tym, że się nie pochylamy. Tułów jest prosty, a my przekładamy sobie papier. Od wysoko uniesioną nogą. Słuchajcie, jeszcze na koniec, zapomniałem na początku tego zrobić, rozciągniemy sobie troszkę szyję do przodu, do tyłu. Tutaj papier nam nie jest potrzebny, ale może posłużyć jako podpórka do rąk. I skręcamy sobie głowę na boki. Naciągamy troszkę szyję. Wykonujemy skłony na boki i może jeszcze
kilka skłonów głowy właściwie też nie zrobiliśmy. Już możemy papier sobie trzymać w rękach. Robimy skłon, staramy się dotknąć podłoża i wyprost. Skłon, wyprost. Może są takie spokojniejsze ćwiczenia. Ok, świetnie. Ja się czuję rozgrzany, mam nadzieję, że też. Przechodzimy teraz do ćwiczeń właściwych. Mamy znów do wykonania 5 ćwiczeń. Tak jak zawsze, słuchajcie, żeby już się nie myliło. W każdym ćwiczeniu ileś tam powtórzeń, będę mówił ile w jakim. I po wykonaniu wszystkich robimy krótką przerwę, wykonujemy je drugi raz. Kto będzie miał siły, wykonuje trzeci raz. I właściwie to wszystko. Dużo będzie dzisiaj równowagi, tak jak mówię. I zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie. Spójrzcie. Muszę się oddalić, żeby było widać podłogę. Stawiam sobie papier na podłodze. Opieram jedną nogę i wykonując podskoki robię jeden obrót. Ja sobie, słuchajcie, tutaj mam białą linię od sali gimnastycznej. Wy też możecie sobie wyznaczyć jakiś punkt, żebym wiedział, kiedy wykonam dokładnie pełen obrót. Zobaczcie, nie obciążam znów tego papieru, tylko ciężar ciała trzymam głównie na tej nodze. Zobaczcie. Hop! Zmiana nogi i to samo na drugiej nodze. Hop, hop, hop. Zmiana i to samo robię na pierwszej nodze, ale do tyłu. Hop, hop. Zmiana nogi i na drugiej nodze do tyłu. Patrzcie, ta noga podporowa cały czas na tym papierze. I to tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o pierwsze ćwiczenie, czyli jeden obrót na jednej nodze w przód, drugi obrót na drugiej nodze w przód, trzeci na pierwszej nodze w tył i czwarty na drugiej nodze w tył. Teraz troszkę równowagi. Słuchajcie, próbujemy położyć sobie papier na głowie. Wiem, że to będzie śmiesznie wyglądało, jak ktoś wejdzie teraz do waszego pokoju, ale jest to naprawdę fajne ćwiczenie. Próbujemy tak sobie położyć na głowie, żeby utrzymać równowagę, robić sobie kroczki w przód i w tył i policzyć do pięciu. Jeden, dwa, mnie się nie udało. Jeszcze raz próbuję. Próbujcie do skutku. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeśli mi się znów nie udało, to znów bym spróbował. Zróbcie tak samo. Drugie ćwiczonko. Próbuję teraz, troszkę trudniej będzie, położyć papier na moim udzie. Tutaj blisko kolana. I teraz policzyć do pięciu na jednej nodze. Jeden, dwa, trzy, cztery. 5, świetnie, na drugiej nodze, cały czas drugie ćwiczenie, 1, 2, 3, zobaczcie, jak się zatrzęsę, to spadnie i będę musiał powtórzyć, jeszcze raz, 1, nie, jeszcze nie, nie puściłem ręki, 1, 2, 3, 4, 5 i to jest cały czas drugie ćwiczenie i ostatnia wersja tego ćwiczenia, stawiam sobie papier na stopie, to już będzie trudne i będzie zależało od tego, czy jesteście na boso, czy macie buty? Na boso myślę, że będzie trochę łatwiej. Podnosimy nogę. 1, 2, 3, 4, 5. I komu się uda, może tak podrzucić papier, żeby go złapać ręką. I druga stopa. Uwaga. Podnosimy. 1, 2, 3, 4, 5. I próbujemy sobie podrzucić. Czyli drugie ćwiczenie to jest zestaw trzech tak naprawdę ćwiczeń. Papier na głowie, na kolanie i na stopie. Trzecie ćwiczenie, środkowe, będzie trochę bardziej siłowe i męczące, bo pozostałe są dosyć dzisiaj lekkie. Zrobimy sobie wykrok. To ćwiczenie już kiedyś robiliśmy. Polega ono na tym, że robię krok do przodu, a tylną nogą schodzę kolanem w dół i unoszę papier w tym samym czasie nad głową. I spróbujemy sobie 10 razy zrobić. Uwaga, jedzie. Jeden, wracam, dwa, wracam, trzy, wracam, cztery, powrót, pięć, powrót, sześć, powrót, siedem, wracam, osiem, wracam, dziewięć, wracam, dziesięć, wracam. Świetnie. I ćwiczymy sobie dalej. Teraz słuchajcie, kładę sobie znów papier na podłogę. Moim zadaniem jest stanąć równiutko obok tego papieru. Zobaczcie, że stopa jest obok rolki. Podpieram się tylko na jednej nodze i lekko ją zginając, próbuję jedną ręką unieść ten papier,
wyprostować się, przełożyć go do drugiej ręki i odłożyć. I to jest jedno powtórzenie, przełożenie z jednej strony na drugą. I robimy 5 na każdą nogę. Ja już jedno mam. Podnoszę, prostuję. Odkładam, to jest 2, muszę się wyprostować. Hop, prostuję się. 3. Jak tracicie równowagę, to po prostu wróćcie do niej po chwili. Hop. Hop. 4. Prostuję się. I ostatni raz. Czyli zobaczcie, jeśli stracicie w trakcie równowagę, to znów próbujecie stanąć i kontynuujecie ćwiczenie, tak? Ja robię. Hop. Ostatni raz. I to samo druga noga. Jedziemy. 5 razy. Prostuję się. Odkładam. 1. Tam. Hop. 2. Prostuję. Hop. Wyprost. 3. Prost. Wyprost. 4. Prost. 5. Wyprost. I zrobione, słuchajcie. Ćwiczenie załatwione. Jeszcze zrobimy sobie ostatnie ćwiczenie, jedno na nasz kręgosłup. Będzie to dosyć łatwe ćwiczonko, pokażę wam, na czym polega. Chodzi o to, żeby się teraz położyć. Znajdźcie sobie trochę miejsca. Ja mam twardo, ale to już nie ma znaczenia. Możecie leżeć na dywanie, na podłodze. I teraz mocno się odwinę w górę, tak jak ostatnio robiliśmy sobie ćwiczenia na nazwę samolotu. Tylko teraz muszę się mocno odnieść w górę, trzymać ręce przed sobą. 10 razy przerzucić sobie wagę z jednej ręki do ręki. To spróbujemy, uwaga. Odginam się i jedziemy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uwaga, jak się odginie, to trzeba zginąć. 8, 9, 10. I opuszczę. Świetnie, słuchajcie. Mamy 5 ćwiczeń zrobionych. Powiem szczerze, że nawet się trochę zmęczyłem. Oczywiście pamiętajcie, żeby znaleźć sobie trochę miejsca do ćwiczeń, nie ćwiczyć przy biurku, pod lampą, przy szafie. Tylko trochę więcej miejsca sobie znaleźć. Możecie nawet włączyć filmik, zobaczyć ćwiczenie, zatrzymać, iść gdzieś obok, do pokoju, do innego pomieszczenia, zrobić ćwiczenie, wrócić, żeby zobaczyć następne, tak? Najważniejsze, żeby było dla was bezpiecznie. Jeśli zrobiliście wszystkie 5 ćwiczeń ze mną, robicie stop albo przesuwacie filmik, robicie je drugi raz. Kto ma siły, robi je potem trzeci raz i na koniec ćwiczenie jedno lub dwa rozciągające. Dzisiaj dużo robiliśmy na nogach takiej równowagi, to spróbujemy sobie rozciągnąć teraz nogi. I zobaczcie, możecie się czegoś złapać. Ja tu akurat w pobliżu niczego nie mam. Mogłem bramki się złapać, ale nie potrzebuję. Może jedna ręka trzymać za coś, drugą ręką chwytamy stopę, dociągamy do pośladka, wypychamy biodra, tak żeby tutaj czuć rozciąganie w nocy. Zobaczcie. I próbujemy wytrzymać 10 sekund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odkładamy nogę, bierzemy drugą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odkładamy, rozszerzamy nogi. I teraz wykonujemy skłon tułowia do przodu, powolutku, przy prostych kolanach. Próbujemy palcami dotknąć podłogi, chwilę wytrzymać. Jak jest komuś trudno, to nie musi do końca skłonu albo rozszerzyć nogi. I teraz zobaczcie, dalsza część tego ćwiczenia polega na tym, że mam proste nogi, a na rękach idę do przodu. Do przodu. I jak już dojdę daleko do przodu, to biodra opuszczam na podłogi, głowę odchylam i chwilę wytrzymuję w tej pozycji, rozciągając sobie całe ciało. Ok, stajemy, próbujemy wrócić do tej samej pozycji. Prostujemy się i zrobimy. Świetnie. Dziękuję wam bardzo, że ćwiczyliście razem ze mną. Dzisiaj było trochę śmiesznie, był śmieszny rekwizyt. Zobaczymy, co wymyślę następnym razem. Trzymajcie się zdrowo, ćwiczcie jak najwięcej i do zobaczenia.